Nikola z rolnika bardzo się zmieniła. Jest zdjęcie, podłe, co Nikoli zrobił Darek. Teraz pożałuje, zmieniła się tak, że petarda to mało powiedziane, fotografia. Kadr z programu, rolnik szuka żony, prot. TVP, finał najnowszej edycji programu, rolnik szuka żony, został wyemitowany już kilka tygodni temu, ale emocje wśród fanów jeszcze całkiem nie opadły. W ostatnim odcinku 10 sezonu doszło do wielu wydarzeń, które zaskoczyły widzów, wśród których można wymienić m.in. zakończenie relacji między Arturem i Sarą czy Darkiem i Nikolą. Fani programu, rolnik szuka żony, nie mogli uwierzyć, że Darek tak potraktował Nikolę. Widzów programu, rolnik szuka żony, zaskoczyło nie tylko samo rozstanie par, ale także sposób, w jaki rolnicy rozmawiali o nim z Martą Manowską. Wiele negatywnych emocji wzbudził Darek, który już po wyborze Nikoli odnowił kontakt z Natalią, którą odesłał wcześniej do domu. Mężczyzna próbował przedstawić się w dobrym świetle, tłumacząc, że chciał jedynie sprawdzić, co u niej słychać, ale na jaw wyszło, że zwierzał się kobiecie, że dokonał złego wyboru. Koniec końców Darek ujawnił, że jego wybranka straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Mężczyzna nawet posunął się do bardzo negatywnie ocenianej wypowiedzi, w której powiedział, że dla niego niedopuszczalne jest, by jego partnerka nie potrafiła donieść herbaty do stołu. Wielu osobom nie spodobał się także fakt, że Darek zerwał z kobietą przez SMS-a po ich ostatnim spotkaniu. Po zakończeniu programu, rolnik szuka żony, Nikola wielokrotnie wracała do tamtego okresu w mediach społecznościowych. Na pytanie jednego z internautów o to, czy wybaczyła już Darkowi za to, jak ją potraktował w programie, odpisała. Wraz z wybaczeniem odeszły wszelkie negatywne emocje. Życzę mu, aby był szczęśliwy. Innym razem opublikowała żartobliwe odniesienie do komentarza dotyczącego jej nieumiejętności doniesienia herbaty do stołu. Uczestniczka programu, rolnik szuka żony, podzieliła się na swoim instagramowym profilu prześmiewczym nagraniem, na którym niesie kilka szklanek z herbatą na tacy. Filmikowi towarzyszył komentarz, poćwiczyłam i już mi wychodzi. Nikola z programu, rolnik szuka żony, jakiś czas temu pochwaliła się swoim naturalnym kolorem włosów w ramach odpowiedzi na jedno z pytań podczas sesji Q&A organizowanej na jej instagramowym profilu. Jak się okazało, Nikola jest naturalną brunetką. Teraz z kolei Nikola pokazała odświeżony kolor włosów. Tym razem bohaterka programu telewizyjnego postawiła na nieco chłodniejszy i jaśniejszy odcień niż poprzednio. W komentarzach nie brak zachwytów nad nowym lookiem Nikoli. Darkowi oko zbieleje, że zmarnował taką szansę,